Witajcie moi drodzy w poradniku jeździeckim i skrowym. Dzisiaj na pewno długo wyczekiwany odcinek przez Was, bo wielokrotnie prosiliście mnie o to, żeby zaktualizować informacje dotyczące naszego stada iskrowego. Więc dzisiaj opowiem, pokażę wszystkie rumaki, które są własności stajni Iskra. Więc zapraszam do oglądania. Drodzy, mamy tak dużo koni, że uznałam, że podzielę ten odcinek na dwa. Więc dzisiaj Wam pokażę same wałachy, wałachy własności stajni Iskra, wałaszki, na których możecie uczyć się jeździectwa, trenować, przygotowywać się do odznak, do zawodów i tego typu rzeczy. A w następnym odcinku pokażę Wam wszystkie klacze własności stajni Iskra, na których możecie trenować. Nie będę pokazywać koni prywatnych, właśnie z tych względów, że są to konie prywatne, więc chcę Wam przedstawić tylko nasze rumaki. Więc zaraz Wam pokażę całą plejadę naszych gwiazd. Drodzy, jak widzicie, kawał drogi. Masza to już też się zastanawia, w którą stronę biec. Słuchajcie, kawał drogi przed nami, żeby pokazać Wam wszystkie rumaki, bo jesteśmy dopiero na pierwszym pastwisku. Słuchajcie, to jest pierwsze pastwisko, a to jest pastwisko wałachów, więc zaraz Wam po kolei będę pokazywać rumaki. To jest nasz ukochany Wojtaszek. On ma naprawdę na imię właśnie Wojtaszek. Wojtuś jest pięknym Arabem hodowli kurozwęckiej. No i na pewno nie jeden go ukochał, uwielbiał i trenował na nim. I słuchajcie, tu jest kolejny koń naszej stadniny. To jest Prowen. Prowen jest 7-letnim wałachem rasy trakeńskiej. Witaj, Prowenku. A tutaj kolejny czołowy rumak, jeśli chodzi o odznaki, to jest Tunis. Tunisek jest arabokonikiem. Ojciec był Arabem, matka konikiem polskim. Któż tutaj? Zobaczcie, Efebek i Elwisek. To jest nasz przecudaśny Elwiniu. Elwisek. Elwisek jest rasy małopolski. A nasz wspaniały Arab Efeb jest hodowli także kurozwęckiej. Efebek jest przecudowny. A tutaj nasz niezawodny, duży, ukochany wałach o imieniu Sany. A obok stoi Herwest. Dzień dobry, chłopcy. No, Herwestik, jak wiecie, jest czołowym koniem na odznaki, zresztą Sany także. Ale nie ukrywajmy, że to są wspaniałe, poczciwe, doświadczone konie, profesory. Sany Gniady, a Kary Herwest. O, i tutaj nasza piękna kara bestia o imieniu Generał. Generał jest cudownym wałachem na odznaki i już niejedne sukcesy ma za sobą, jeśli chodzi o egzaminy oraz zawody. A tutaj słuchajcie, w tyle, kto poznaje tego pięknego pana, to jest Jowisz. Jowisz jest rasy śląskiej. Jest naszym cudownym, absolutnie bezpiecznym, ukochanym rumakiem. Jest czołowym koniem na odznaki. Jeżdży konno. Cześć, Jowitku. Tutaj widzimy Arona. Aron jest rasy SP, czyli szlachetna półkrew. Aroniarzyk jest naprawdę fajnym, bezpiecznym także koniem, który niejednego już nauczył wielu elementów jeździeckich. No, a tutaj od nas odchodzi, chodź Donuś. Donc już. Don Corleone. Przyjechał do nas, słuchajcie, z Hiszpanii. Jestem absolutnie, ale to absolutnie zachwycona tym koniem. Jest moim czołowym koniem na odznaki. Zaczął świetnie skakać. Pracuje rewelacyjnie. Zdaje boje, soje, zoje. Więc jest naprawdę idealnym koniem do poszerzania swojej wiedzy z zakresu ujeżdżenia i już też skoków. A tutaj, zobaczcie, na górce wypasa się Dzwonek. Dzwonuś kiedyś do nas przyjechał z Litwy i tak naprawdę ma na imię Zwangas. Zwangas to po polsku znaczy dzwon, dlatego my po polsku do niego mówimy i nazywamy go Dzwonek. Tutaj widzicie naszego najstarszego konia w stadninie o imieniu Grant. Grandzik ma 25 lat i czuje się świetnie. Jest koniem
czystej krwi arabskiej, hodowli kurozwęckiej. Tutaj macie niemalże najwyższego konia w naszej stadninie, konia o imieniu Bazalt. Bazalt jest bezpiecznym koniem do nauki jazdy konnej w trzech chodach, a także wprowadzenia do skoków. Jest głównym koniem na odznaki jeżdżę konno. Widzicie, koniki wracają po lekcjach i słuchajcie, tutaj na pierwszym planie idzie Banan. Banan jest przecudowny i jest czołowym koniem na odznaki jeżdżę konno, ale też chodzi o odznaki brązowe. Banix. Tutaj, słuchajcie, idzie Ataman. Ataman się w naszej stanie urodził, a słuchajcie, już ma 19 lat, więc jest cudowny. I obok niego idzie Corrado. Corrado jest naszym arabkiem, który też głównie pracuje na egzaminach na odznakę jeżdżę konno, ale też uczy jeździectwa najmłodszych adeptów, ale też jest super koniem w tereny. Oj, zobaczcie, i tutaj idzie Prymusek. Prymusek jest w ogóle prawdziwy prymus. Jest to koń idealny na odznaki, idealny koń do bardziej ambitnej pracy. Tak samo Ataman, słuchajcie, jest koniem bardzo ambitnym i skaczącym. Fajnie skaczącym. Dobrze, Corrado się wykąpał. I słuchajcie, kolejny rumak wrócił z łąki. Idzie tutaj do nas. Jest to Playboy. Jeden. Na nim się nauczył pierwszych galopów, pierwsze skoki, pierwsze zawody skokowe. Cześć, Playboyku! Dzień dobry! Cześć, Playutku! No, Playek jest naprawdę super koniem, ale też ma charakter, słuchajcie, też potrafi pokazać rogi. Dobry, kwiatuszki! To jest, słuchajcie, piękny Witosek. Dzień dobry, Witosku! Witosek jest przecudownym, przekochanym hucułkiem, a to jest jego przyjaciel Luz. Ma na imię Luz i to też jest hucułek. Te dwa cudowne koniki są niemalże identyczne i słuchajcie, one się różnią, wiecie czym? Oczkami, troszkę kształtem pysia. Chodź, chodź, Witosku, pokaż się. Tak, to są nasze najświeższe zakupy. Słuchajcie, koniki przyjechały do nas na początku czerwca i już zostaną na długie lata z nami. To jest Witosek i Luz. Dwa hucułki piękne. Nasz ukochany wałaszek Jerzy, czyli Juruś. Ej, ale nie zasłaniaj mi Jurka. Dzień dobry, Jerzyk. A, Jerzy dzisiaj walczy. Jerzyna dzisiaj walczy o pozycję. Słuchajcie, tu kolejny hucułek z naszej ferajny. Jest to Oryx. Oryś. O, tutaj znów Witusek idzie, ale słuchajcie, chciałabym Wam pokazać Orisia. Chodź, Oryś, pokaż się koniu. Dzień dobry, Oryś. Oriczek. No, taki jest ładny. A tu przedstawiam Wam Xtaba, naszego Folbluta. Już jest jakiś czas u nas, chyba z 2 lata. Bardzo go lubię i jest to koń bardzo bezpieczny, grzeczny, który bardzo fajnie sprawdza się w terenach, ale także i właśnie na treningach ujeżdżeniowych, na treningach do wstępu do skoków oraz bierze udział w odznakach jeżdżę konno. Zobaczcie, to jest nasz piękny Nicpoń. Dzień dobry, Nicpońku. Ten, kto go poznał, to wie, że jest naprawdę cudownym zwierzęciem. Tutaj kolejny piękny wałach, jest to Nestor. Nestor jest ślicznym wałaszkiem, na którym głównie trenuje Hania. I zdawała, słuchajcie, nawet na nim złotą odznakę, ale same skoki, bo ujeżdżenie jechała na batalce. No i drodzy, to na tyle. Dzisiaj pokazałam Wam wszystkie wałachy. Jak widzicie, tych koni jest naprawdę dużo. W następnym odcinku opowiem Wam o klaczach. Postaram się Wam pokazać je właśnie w takiej aurze pastwiskowej, bo na co dzień widzicie je w siodle, na placu i w ogóle, a chciałabym Wam pokazać w ich naturalnych warunkach, jak one funkcjonują i żebyście zobaczyli każdego z osobna rumaka, jak sobie spokojnie skubie trawkę i odpoczywa po pracy. Więc
Moi drodzy, zapraszam Was do następnego odcinka. Dziękuję Wam, że oglądaliście ten odcinek i że jesteście z nami, przyjeżdżacie do naszej stadniny i dzielicie się swoim szczęściem z nami, a my możemy z Wami. I to jest naprawdę fajny handel wymienny. Ja tymczasem, słuchajcie, żegnam się i do zobaczenia.